Gao, Gao, obudź się, już czas. Na końcu rzeki znajdują się wrota do jaskini złego szamana. Ale uważaj, rzeka jest pełna pułapek i przeszkód. Życzymy ci powodzenia. Dzięki, nie musiałeś. Trzymacie bombę przy własnym ognisku? O! Ja bym już ich rozwalił dosłownie. Nie da się. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wcale to nie jest przedłużanie dlatego, bo film będzie miał strasznie mało czasu, jakieś 15 minut. Ale no, witam. Pyk. Witam w kolejnym, trzecim odcinku Kangur Kakao rundy drugiej. Tak się teraz zastanawiam, czy by nie zrobić trzech poziomów w tym odcinku. Każdy odcinek o jeden poziom więcej. Nie, nie będzie w 10 odcinku 10 poziomów. Bez przesady. Nie chce mi się siedzieć godziny, a i tak 10 poziomów w 10 odcinku nie zostanie. Jeżeli 10 odcinek powstanie. Bo nie wiem w sumie. Mamy do zdobycia 200 dukatów, 20 gwiazdek i 20 diamencików. Już zdobyliśmy jakąś ich część. Tu mamy most, który się takie... coś zamienia. W kolce. Niektóre miejsca. Tutaj będzie dokładnie tak samo z tym mostem. Nie będzie... ani trochę różnicy. Też pierwsze i potem też druga deska z drugiego. A w trzecim również nic. No i pięknie. Lubię bardzo ten poziom. Coś... ja myślałem, że tego się nie da rozwalić normalnie. Skocz na kładkę. Aby skręcić, przechyl ją w lewo lub w prawo. No okej. Na lewo. Na prawo, na lewo. Na lewo, na prawo. No i pięknie. Aż 4 hity. No i ponownie pierwsze i drugie z pierwszego i drugiego. Pierwsza i druga deska z pierwszej i drugiej części mostu. Znowu to już się zaczyna robić nudne. Tate Multimedia. Ale i tak jest ta gra super. Dobra. Idź tam robić swoją robotę, ja idę pozbierać wszystko, co się tutaj znajduje, bo już mamy 10 gwiazdek i 12 diamentów. W ogóle skąd wszyscy wiedzą, jak mam na imię Kako? Co jeżeli ma na imię James? Albo Dawid?
No i gicie. Lecimy dalej. Naprawdę? No to jeżeli coś pominąłem, no to już nie pominę tego chyba. Witam. Po krótkiej przerwie, to dosłownie krótkiej. Chcę zobaczyć, bo ja nigdy nie widziałem tego, jak on to robi. Chyba gra myślała, że ja nie dowiem się o tym. I to tak dosłownie. Aj. Szczerze szkoda, że nie da się dalej dostać od tam. Nawet nie musiałoby być tam żadnych znajdziek, ale mogła być to chociaż dodatkowa lokacja. No i pięknie. Teraz musimy zrobić coś takiego, że musimy sobie tutaj przeskoczyć. Nie możemy wpaść do wody. Uciekaj, woda wspiera. Szybko, zanim pale się przewrócą. Zanim pale się przewrócą. No spoko. Nie będzie to raczej problem. Nic nie mówiłem, okej? Okay? Jeden dukatów, ale mam dużo gwiazdek i tych diamencików. Ja zawsze akurat tylko tych diamencików, o tej nazwie diamencików zapominam. Nie wiem jak. Próbuj sobie wymyślać cheaterzy. No! Byłem po zupełnie drugiej stronie. Więc no. Chyba jak na razie mam wszystko. A w sumie mogę chyba nawet pokazać poziom bonusowy zamiast robić kolejny poziom. Bo odblokował nam się za ponad 50 diamentów. Mogę go nawet spróbować zrobić. Taki świetlik. Szczerze to tak fajnie nadało klimatu, kiedy pierwszy raz tutaj robiłem. No i teraz też to nabiera i tak takiego klimatu fajnego. Tutaj, pomocy. Jest tu coś. Nie. Kao, tutaj, pomocy. Nie chcę słuchać ciebie, Bober, więc masz. Ja tu checkpointa nawet nie zdobyłem. Nawet gdy gra wie, że raczej gracz to zobaczy, to i tak robi, że on po prostu podchodzi i tyle. On sobie podchodzi i już wszystko odblokował. Myślałem, że ten poziom jednak będzie krótszy.
Był to checkpoint, tak? Tak. Fantastycznie. Nam idzie. To już jest koniec poziomu. Więc zobaczymy, czy coś ominąłem. Chociaż nie wydaje mi się. Nie. Najwyżej to dukaty. Chociaż nie, nie pominąłem nic, dobra. Nie wchodź tam. Oho. No to pięknie. Kolejny poziom z głowy. I lecimy teraz pokonać szamana. Spływ za nami. Jaskinia szamana. Należy coś takiego zrobić teraz. Wziąć bumerangi i coś takiego porobić. I teraz w niego. Mało mu strasznie zebrałem. Teraz dobrze poszło. Dobra. Mam nadzieję, że to już jego koniec będzie. Pięknie. Pięknie. Przygotowuję duży transport w najbliższym czasie. Potrzebuję jeszcze więcej zwierząt. Czy to jasne? Tak jest, szefie. Natychmiast się tym zajmę. Cześć, Kao! Widzę, że ciągle masz za mało dukatów. Niewiele. Podsłuchałam rozmowę Huntera z maszynistą, który właśnie wybiera się do lodowej krainy po kolejne zwierzęta. Biegnij tam szybko, może zdążysz się ukryć w pociągu. Dobrze.
Jak na razie nie, teraz chcę pokazać wam, jaki bym powiedział, bonus. Bubr nauczy cię skakać na skakance. Każdy przycisk odpowiada czterem rodzajom skoku. Bubr pokazuje ci, który skok musisz wykonać. Naciśnij przycisk akcji, aby rozpocząć. Jest to skakanka. Gotowi? Start! Trzeba to dobrze robić. Spróbujmy jeszcze raz. Na miejsca. Gotowi? Start! Muszę pamiętać, żeby nie wciskać A trzy razy. Na miejsca. Gotowi? Już przytrzymywałem A. Na szczęście na tyle lekko wcisnąłem. No wcisnąłem! Bubr na miejsca. Gotowi? Wciskam ciągle D, to jest zepsute. Dobra. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się odcinek spodobał. Trzymajcie się, cześć!